drodzy telewidzowie, 28 października o godzinie 19 w Zambrowie, w parafii Ducha Świętego, organizujemy wielki koncert pro-life Cztery Pory Życia. Jest to oratorium, które zostało napisane w Pelplinie i tam wystawione po raz pierwszy w Bazylice Archikatedralnej. Natomiast po raz drugi to oratorium wystawione było w Warszawie w Katedrze Warszawsko-Praskiej. To jest wielkie, niezwykłe wydarzenie, które poprzez 13 utworów inspirowanych Pismem Świętym, poezją, ale także żywotami świętych, pokazuje niezwykłą wartość życia, najcenniejsza wartość, największa wartość życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Życie człowieka w tym oratorium zostało wkomponowane w cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień i zima. Te wszystkie pory roku, te cztery pory roku, mówią tak naprawdę o etapach życia człowieka. Warto przyjść na to wydarzenie, ponieważ będzie to wielkie widowisko, chór, soliści, także orkiestra kameralna, wielka gra świateł, ale do tego ten koncert będzie okazją, żeby podziękować włodarzom miast naszej diecezji, prezydentom i burmistrzom, którzy poprzez specjalne prawo i ekonomię zabezpieczyli godność każdego dziecka. Październik to dzień dziecka utraconego, miesiąc, kiedy myślimy o dziecku utraconym. Nasza diecezja jest pierwszą w Polsce, która ma poprzez właśnie ekonomię i prawo zabezpieczoną godność i szacunek właśnie tych dzieci zmarłych przed narodzinami. Zapraszam więc i rodziców, i wszystkich związanych z duszpasterstwem rodzin, ale zapraszam przede wszystkim mieszkańców Zambrowa, bo to w ich mieście odbędzie się ten koncert, ponieważ każdy, niezależnie od wieku, ale także przekonań, będzie mógł wynieść coś dla siebie. Zapraszam wszystkich chętnych, spragnionych czegoś naprawdę dobrego. Koncert, obiecuję, będzie niepowtarzalny. Zambrów, 28 października, godzina 19, Kościół Ducha Świętego. Serdecznie zapraszam.